Hanako-san to młoda dziewczyna nawiedzająca szkolne toalety w Japonii. W ostatnich latach stała się najsławniejszym duchem w kraju. Nie jest niczym niezwykłym, że toalety w szkołach są permanentnie zajęte przez tajemniczą dziewczynę, która w Japonii jest znana jako Toire no Hanako-san, dosłownie Hanako z łazienki. Często można ją spotkać w trzeciej kabinie w łazience na trzecim piętrze. Zazwyczaj w damskiej toalecie, ale nie jest to regułą. Szczegóły jej wyglądu także się różnią zależnie od szkoły, ale najczęściej opisywana jest jako dziewczyna ubrana w czerwoną spódnicę, włosy krótko ścięte. Zachowanie Hanako-san również różni się zależnie od miejsca, ale w większości przypadków stoi w łazience nieruchomo, aż któryś żądny wrażeń uczeń jej nie sprowokuje. Hanako-san można przywołać pukając w drzwi jej kabiny, najczęściej 3 razy, wypowiadając jej imię i zadając pytanie. Najpopularniejszym pytaniem jest po prostu: jesteś tam, Hanako-san? Jeśli Hanako-san rzeczywiście jest obecna, odpowie słabym głosem: tak, jestem. Niektóre opowieści mówią, że jeśli znajdzie się ktoś na tyle odważny, aby otworzyć drzwi w tym momencie, to zastanie tam małą dziewczynkę w czerwonej spódnicy i zostanie wciągnięty do toalety. Szczegóły dotyczące pochodzenia Hanako-san są niezbyt klarowne. Mimo że zrobiło się o niej głośno dopiero w latach 80., to mówi się, że istnieje od lat 50. Niektóre opowieści utrzymują, że jest ona duchem z czasów II wojny światowej. Dziewczyna, która zginęła podczas bombardowania szkoły w trakcie zabawy w chowanego. Inne mówią, że jest niespokojną duszą młodej dziewczyny, którą spotkał koniec z rąk znęcającego się nad nią lub obłąkanego rodzica, który znalazł ją ukrywającą się w łazience. W niektórych przypadkach jest ona duchem byłego ucznia, który zginął w nieszczęśliwym wypadku w szkole. Na przykład jedna z historii z prefektury Fukushima mówi, że jest ona duchem dziewczyny, która wypadła z okna w bibliotece. Pojawiły się już niezliczone wersje legendy o Hanako-san. Jedną z nich jest: według legendy z prefektury Yamagata stanie ci się coś przerażającego, jeśli Hanako-san przemówi do ciebie zadziornym głosem. Inna legenda z tej prefektury mówi, że Hanako-san ma 3 metry długości, 3 głowy i jest jaszczurką, która głosem małej dziewczynki wabi ofiary. Kolejną wersją legendy jest: w szkole w mieście Kurosawairi, prefektura Iwate, podobno duża biała dłoń wyłania się z dziury w podłodze w trzeciej kabinie łazienki. Jeśli powiesz trzecia, Hanako-san. Kolejną wersją legendy: w pomieszczeniu dla chłopców w szkole w Yokohamie, prefektura Kanagawa, zakrwawiona dłoń wyłania się z toalety. Jeśli przejdziesz koło niej 3 razy, wypowiadając w tym samym czasie imię Hanako-san. Kolejną wersją mówi się także o grzybie Hanako, który zaraża każdego, kto zrani się lub zadrapie na placu zabaw. Infekcja powoduje wyrastanie małych grzybów z rany. Przeważnie Hanako-san jest niegroźna i można jej łatwo uniknąć, omijając jej kryjówkę. Jeśli jednak kiedykolwiek będziesz chciał się jej pozbyć, musisz jej pokazać zaliczony egzamin z maksymalną liczbą punktów. Niektóre legendy mówią, że widok dobrych ocen powoduje, że rozpływa się w powietrzu i znika. Jesteś tam, Hanako-san? Jeśli Hanako-san rzeczywiście jest obecna, odpowie słabym głosem: tak, jestem. Niektóre opowieści mówią, że jeśli znajdzie się ktoś na tyle odważny, aby otworzyć drzwi w tym momencie, to zastanie tam małą dziewczynkę w czerwonej spódnicy i zostanie wciągnięty do toalety. Szczegóły dotyczące pochodzenia Hanako-san są niezbyt klarowne. Mimo że zrobiło się o niej głośno dopiero w latach 80., to mówi się, że istnieje od lat 50. Niektóre opowieści utrzymują, że jest ona duchem z czasów II wojny światowej. Dziewczyna, która zginęła... Jeśli Hanako-san przemówi do ciebie zadziornym głosem,
Inna legenda z tej prefektury mówi, że Hanako-san ma 3 metry długości, 3 głowy i jest jaszczurką, która głosem małej dziewczynki wabi ofiary. Kolejną wersją legendy jest: w szkole w mieście Kurosawairi, prefektura Iwate, podobno duża biała dłoń wyłania się z dziury w podłodze w trzeciej kabinie łazienki. Jeśli powiesz trzecia Hanako-san. Kolejną wersją legendy: w pomieszczeniu dla chłopców w szkole w Yokohamie, prefektura Kanagawa, zakrwawiona dłoń wyłania się z toalety. Jeśli przejdziesz koło niej 3 razy, wypowiadając w tym samym kabinie w łazience na trzecim piętrze. Zazwyczaj w damskiej toalecie, ale nie jest to regułą. Szczegóły jej wyglądu także się różnią zależnie od szkoły, ale najczęściej opisywana jest jako dziewczyna ubrana w czerwoną spódnicę, włosy krótko ścięte. Zachowanie Hanako-san również różni się zależnie od miejsca, ale w większości przypadków stoi w łazience nieruchomo, aż któryś żądny wrażeń uczeń nie sprowokuje. Hanako-san można przywołać pukając w drzwi jej kabiny, najczęściej 3 razy, wypowiadając jej imię i zadając pytanie. Najpopularniejszym pytaniem jest po prostu: miała podczas bombardowania szkoły w trakcie zabawy w chowanego. Inne mówią, że jest niespokojną duszą młodej dziewczyny, którą spotkał koniec z rąk znęcającego się nad nią lub obłąkanego rodzica, który znalazł ją ukrywającą się w łazience. W niektórych przypadkach jest ona duchem byłego ucznia, który zginął w nieszczęśliwym wypadku w szkole. Na przykład jedna z historii z prefektury Fukushima mówi, że jest ona duchem dziewczyny, która wypadła z okna w bibliotece. Pojawiły się już niezliczone wersje legendy o Hanako-san. Jedną z nich jest: według legendy z prefektury Yamagata stanie ci się coś przerażającego. Hanako-san to młoda dziewczyna nawiedzająca szkolne toalety w Japonii. W ostatnich latach stała się najsławniejszym duchem w kraju. Nie jest niczym niezwykłym, że toalety w szkołach są permanentnie zajęte przez tajemniczą dziewczynę, która w Japonii jest znana jako Toire no Hanako-san, dosłownie Hanako z łazienki. Często można ją spotkać w trzeciej